Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale. Bardzo miło, że jesteście. Zachęcam na początek do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które no bezpośrednio pomaga wszystko rozwijać. Jest dzisiaj kilka meczów, jest oczywiście kilka kuponów, więc lecimy z gotowymi typami na dzisiaj, propozycjami typów tak naprawdę, do których przejdziemy za chwilę. Jeżeli ty chcesz już od razu do nich przewijać, nie ma najmniejszego problemu, przewijaj, skipuj. Ja powiem o promocji powitalnej w BetClicku, odpalimy konkurs jak zawsze, zaproszę do wszystkich naszych grup, więc klasycznie zaczynamy od promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Ta promocja jest dostępna w BetClicku. Jeżeli ktoś nie ma tam konta, można konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I po założeniu konta na przykład taki kupon można zagrać. Mówię na przykład, bo w tej promocji nikt ci niczego z góry nie narzuca. To znaczy, no możesz sobie zagrać obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaka stawka. Jeżeli wejdzie, kasa jest twoja. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwraca kasę minus podatek we freebecie jednokrotny, obrót 2,14 na całym kuponie, maksymalnie 200 zł zwrotu. Generalnie te wszystkie informacje są zawarte pod linkiem, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem i tam cię zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany. Co dalej? Dalej oczywiście zaproszenie do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi, zaproszenie na Discorda, zaproszenie na Instagrama, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zapraszam też na dwa nasze pozostałe kanały, Strefa Typów, Strefa Typerów, na YouTubie oczywiście linki też w opisie pod filmem. Lecimy z konkursem. Kasa w BetClicku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał. Obstawiamy. Ten tutaj. Łapę w górę zostawić pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Aston Villą a Manchesterem City. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście do kuponów od osób, które już typowały. Uzbierało się 6 kuponów, jeden taki naprawdę mocny, ale to do niego przejdziemy za chwilę, bo zacznijmy od kuponu Wojt. 7 podanych, 4 trafione, 2880 profitu, za 764 ładnie wyliczona stawka, żeby pod dodatkowy podatek się zamknął kupon Trebelek. Zwycięstwo Eintrachtu, czyli 1/8 Pucharu Niemiec, 1/8 finału Pucharu Niemiec. No oczywiście jakby klasa drużyn to przepaść jest między klasą Eintrachtu piłkarską a Saarbrücken, ale też jest taka sprawa, że no wiecie, to jest puchar. Teoretycznie kto gra puchary, ten wiadomo wcina suchary. Teoretycznie Eintracht 3 porażki z rzędu i albo pewnie zdaniem niektórych w ogóle nie warto tego ruszać, bo nie są w dobrej formie i może być pucharowy babol, taki jak nie raz, nie dwa się zdarzał, albo po prostu z drugiej strony może to jest faktycznie idealny przeciwnik, żeby po tych 3 porażkach z rzędu gdzieś tam się odbić i żeby w tym pucharze powalczyć. No tutaj zdaniem Wojtka Eintracht jest na tyle mocnym faworytem, że warto to wrzucić na kupon. Do tego overek 2,5 goli w meczu Herty Berlin i HSV, czyli też 1/8 pucharu. No tutaj pojedynek ekip, które są w drugiej Bundeslidze, ekip, których ostatnie mecze są naprawdę overowe. Ostatnie wyniki Herty 5-1, 2-2, 4-0, 2-2, 0-0, więc 4 mecze z rzędu gdzieś tutaj kryty był over. Jeżeli chodzi o, przepraszam, to były mecze Herty, jeżeli chodzi o HSV, 2-2, 2-1, 4-2, 2-0, 2-1, 3-3, więc no tutaj taka tendencja, że faktycznie ostatnio przynajmniej sporo goli w meczach tych ekip jest i jeszcze do tego dorzucony bottom to score, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu pomiędzy Manchesterem United a Chelsea. Manchester United nie ma ostatnio łatwego życia, były tam przed repkami jakieś zwycięstwa, no ale potem jak wiadomo ten szalony mecz z Galatasaray, porażka z Newcastle, a Chelsea ostatnio z Brighton 3-2 zwycięstwo, 4-1 porażka z Newcastle, więc też no zresztą w meczach Manchesteru i Chelsea faktycznie też jest dużo tych goli, nie? Tutaj nie dziwię się, że nastawienie na BTTS-a jest na 2279 zł od Wojtka. Dalej mamy, no właśnie, kupon od Tomasza. 4 podane, 3 trafione, 18 027 zł czystego profitu. Ten ostatni mocny kupon widzicie na ekranie. Jest dubel. Za 7,5 tysiąca złotych. Dawno takiej stawki u nas na YouTubku nie było, ale generalnie tak. Oczywiście najgorsze jest to, że kupon nie jest rozbity, ale niektórzy albo mają lenia, albo nie wiedzą, no albo po prostu chcą, żeby na kuponie fajnie to wyglądało. Znam i takich, nie? Więc tutaj nierozbity dubel, kurs pod podwojenie, no ale tutaj właśnie ze względu na to, że jest dodatkowy podatek, to 13 543 zł na kuponie. Overek 2,5 goli w meczu Stuttgartu i Borussii Dortmund. Te ekipy też puchar Niemiec. Niedawno grały ze sobą. Stuttgart wygrał 2-1 11 listopada, wcześniej 15 kwietnia 3-3. No i też trzeba powiedzieć, że Stuttgart ostatnio na wszystkich frontach gra całkiem dobrze.
dobrze, bo oni notują 4 zwycięstwa z rzędu właśnie od tego meczu wygranego z Borussią Dortmund, a BVB ostatnio zatrzymało się na Bayerze Leverkusen, wcześniej 3-1 z Milanem zwycięstwo, 4-2 z Borussią Mönchengladbach, no i właśnie porażka ze Stuttgartem 2-1. Proponowane over 2,5 goli w tym meczu pucharowym i do tego over 2,5 goli w meczu Aston Villa i Manchesteru City. No tutaj jakby nie trzeba mówić, nie? Aston Villa generalnie przyzwyczaiła ostatnio do tego, że gra overowe mecze, a City tym bardziej. Raz, że nie mają jakiejś mega szczelnej defensywy, a dwa, że w ofensywie no są po prostu mocarni i tak po prostu jest, więc tutaj nie dziwi mnie generalnie, że wybierane takie typy. Szkoda, że ten kupon nie jest rozbity, bo trochę więcej kasy, dużo więcej kasy by tu było. W każdym razie dubel na gole. Dalej mamy kupon od Michała, który 4 podał, 3 trafił, 7681 zł czystego profitu i tutaj już mamy rozbite. 3 razy tysiak na 2024, czyli też taki dubel na podwojenie. Jest ten mecz Manchesteru City, tutaj czyste zwycięstwo. Po tym szalonym meczu z Tottenhamem, zdaniem Michała, City na wyjeździe, Aston Villa ogrywa. Aston Villa jest po remisie z Wisienkami na wyjeździe. No i tutaj po prostu pod faworyta, bo co by się nie działo, to raczej City jest faworytem w takim meczu. I do tego zwycięstwo Villarrealu i to jest spotkanie takie dogrywane w Lidze Europy. Runda grupowa jest Maccabi Haifą. Sytuacja w grupie wygląda tak, że Ren po 5 meczach 12 punktów, no ale zaraz może do nich doskoczyć właśnie Villarreal, bo mają mecz mniej rozegrany, zaraz też będą mieli 5 rozegranych, aktualnie 9 punktów. I grają z Haifą, która po prostu zamyka stawkę, nie? Na wyjeździe Villarreal wygrał 2-1, nie ma co tu dużo gadać, typ pod faworyta. Więc coś takiego, fajnie, że tutaj ominięty podatek. 3 kupony jeszcze. Artur, 6 podał, 4 trafił, 2485 profitu i też jest ominięty podatek. Stawka nieco mniejsza, bo 550 i 560 PLN-ów, ale na 2258 i 97 zł. Zwycięstwo Young Boysów to jest, proszę Ciebie, liga. Liga szwajcarska, Young Boys jest zdecydowanym faworytem w tym meczu, aktualnie wicelider, punkt straty do Zurychu, do lidera. No i grają z ekipą, która zamyka stawkę, czyli taki klasyczny mecz prawie pierwszej drużyny z ostatnią. Jakby jak zerkniecie sobie na tabelę, to od razu też wam się rzuci to w oczy, że, no, że są bardzo mocnym faworytem i że tu nic złego nie powinno im się wydarzyć. Do tego mamy, jeżeli chodzi o faworyta, zwycięstwo Legii, ale tu jest kurs już zdecydowanie większy, bo to jest kurs, który robi ten kupon tak naprawdę. Legia ostatnio w lidze zagrała fajnie z tym Zagłębiem Lubin 3-0, takie spokojne zwycięstwo. Korona przegrała w lidze w tej Śnieżycy z Lechem na własnym terenie 1-0 i tu mamy 1/8 finału Pucharu. Więc mam nadzieję, że dla osób, które mają Legię na kuponie, że to 3-0 to nie jest jakaś taka zasłona dymna, że to tylko bardzo miły wypadek przy pracy i że Legia pójdzie za ciosem. No tutaj mówię dla tych osób, które gdzieś tam grają czyste zwycięstwo, na przykład właśnie dla Artura. I jeżeli chodzi o Puchar Polski, to mamy jeszcze, tak jak widzicie, 1/8 finału też Raków z Krakowią i tutaj mamy propozycję na to, że Krakowia strzeli minimum jednego gola. Co ciekawe, 25 listopada te ekipy grały ze sobą w lidze, no skończyło się 1-1, mecz też był jakby Raków był gospodarzem, nie? Więc Krakowia grała na wyjeździe. Tutaj taki trebel, też rozbity, ominięty podatek, bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy. Dwa ostatnie kupony, słuchajcie, przedostatni jest od Jacka, który 3 podał, 2 trafił, 4786 czystego profitu. Ostatni wygrany, oczywiście jak zawsze na ekranie, za 900 na 2067 zł. Mamy rożne w meczu, ten mecz, który już się omawialiśmy, Aston Villa, Manchester City. Ostatnie mecze AV to 14, 8, 12 i 4 kornery. City ostatnio maszyna do rzutów rożnych, bo 18 meczowo, 13, 15 i 6, więc cyferkowo wygląda to całkiem dobrze. I my kombi na mecz Brighton, 13 rożnych, 8, 10, 9. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Brighton, Brentford, 12, 9, 14, 7. Cyferkowo to nie wygląda najgorzej i jeszcze doklejone jest zwycięstwo lub remis Brighton na własnym terenie, więc tutaj Brighton nie może przegrać tego meczu i po prostu muszą być kornery. Coś takiego sobie wymyślił Jaca i ostatni kupon jest od Macieja, od weterana naszego, który podał 55 kuponów na YouTubie, 29 trafił, 11 504 zł czystego profitu, ostatnie wygrane na ekranie, również omijany podatek, 2 kupony za 950 PLN-ów. Różne Chelsea na wyjeździe z Manchesterem United i cyferkowo sobie oczywiście polecimy. Chelsea ostatnio nie bije jakichś szalonych cyferek, jeżeli chodzi o kornery, bo to jest 5 rożnych, 2 rożne, 3 rożne, 6 rożnych, ale tutaj zdaniem Macieja pewnie gdzieś tam pod to, że ofensywny mecz powinien być z akcjami po obu stronach, rożne Chelsea i Manchester City, no zdaniem Macieja strzela dzisiaj minimum 2 gole. Jak to się skończy mecz, to generalnie jest nieistotne. Ważne, żeby te 2 gole minimum strzelili. Zobaczymy, co ta środa przyniesie. Mam nadzieję, że troszkę się tego zazieleni.
Na dzisiaj to by było tyle, dziękuję, że oglądałeś do samego końca. Oczywiście przypominam, propozycje innych graczy mogą się zesrać. Tak to już bywa, że niestety mogą się zesrać, o tym proszę pamiętać. A jak interesuje Cię tematyka, to na sam koniec zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, czyli komentarze do Waszej dyspozycji. Trzymajcie się, pozdro, siema, elo, nara!